Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem opowiedzieć kilka takich informacji na temat rozpoznania stworzeń obcych. Z mojej wiedzy, którą mam, że po prostu miałem spotkania z różnymi istotami obcymi z różnej kategorii, także mogę wam kilka takich rzeczy powiedzieć. Może zacznijmy od tych istot negatywnych. O tych istot, które są popielate, które bardzo często atakują na ludzi, rozszczepiają ich ciała, zabierają ich na swoje statki, prowadzą eksperymenty genetyczne. To właśnie chciałem omówić ten temat związany właśnie z popielatymi. A więc popielaci mają taką tendencję, taką technologię, że mogą się transmutować, czyli po prostu widzimy w jednym momencie podchodzące do nas dziecko, które ma skośne oczy, a za chwilę jest to wielki stwór, który ma 2 metry albo ponad 2 metry. I można nas po prostu z wielką siłą zaatakować, ponieważ taka jest obecnie u nich technologia. Jak również te stwory mają taką technologię, że mogą się transformować w dowolną formę. Mogą być jakimś dziadkiem, jakąś babcią, jakimś dzieckiem o chińskich oczach. W dowolnej formie mogą do nas podejść i mogą coś nam po prostu zrobić. Czy to jest zahipnotyzować nas, czy wstawić nam chipa, czy mogą po prostu nas uprowadzić nawet. To jest właśnie taka ich misja tutaj w tym świecie materialnym. Ja przestrzegam was bardzo kochani, żeby kontrolować wszelkiego rodzaju osoby, które się do nas zbliżają, ponieważ mogą być to stworzenia obce. Jak również istnieją pewne rodzaje kobiety, które mają trójkątną klatkę piersiową. Ja dodam, że u góry tutaj ta klatka piersiowa jest bardzo rozrośnięta i na dole w talii jest bardzo wąska, taka w kształcie takiego jakby trójkąta, prawda? To ramiona bardzo szerokie i talia jest bardzo wąska. Oczy takiej istoty mogą być inne, może być to zupełnie inny układ oczów, a niekiedy te oczy również mogą wystąpić w kolorze czarnym. No to właśnie już w tym momencie możecie wiedzieć, że to nie jest osoba ludzka, jest to osoba z innego gatunku. Jak również wzrost danych jednostek może być bardzo wysoki, mogą być to osoby po 3-4 metry. Jeżeli zobaczycie takiego giganta, no to też możecie stwierdzić, że to nie jest osoba, która pochodzi właśnie tutaj z tej cywilizacji. Ponieważ istnieją również cywilizacje jakby pozytywne, są to osoby, istoty o białej cerze, ludzkie, które mają blond włosy, niebieskie oczy, twarz taka nordycka. To są istoty tak zwani blondyni. Blondyni są jakby rasą, która jest bardzo podobna do rasy ludzkiej. Oni są przyjaźnie nastawieni do ludzi. Oni nie mają jakby żadnego problemu właśnie z naszą cywilizacją. Zazwyczaj pomagają w naszej cywilizacji. Ja dodam, że również mogą wystąpić odcienie cery, które są niebieskawe. To właśnie jest jakby też istoty podobne do nas, o cerze niebieskawej. One są po prostu przyjaźnie nastawione do nas i nie mają jakichś złych zamiarów w stosunku do ludzi. Jeżeli już spotkamy takie istoty o niebieskiej cerze, nie należy ich się bać, ponieważ są to istoty bardzo pozytywnie nastawione do nas. Jeżeli jest jakaś istota o kolorze zielonym, czerwonym, takim żółtym nawet bym powiedział, no to w ten czas to są, należą te istoty do takich gatunków trochę więcej negatywnych. Szczególnie istoty zielone powodują jakby taką obdukcję ciała, powodują jakby manipulację genetyką ludzką, wstawianie chipów, kontrolowanie ludzi. To są właśnie takie istoty, które zajmują się kontrolowaniem ludzi na odległość, również to robią ze satelity, nie tylko bezpośrednio chodząc za taką osobą, tylko jak również robią to przez fale radiowe, przez odpowiednie frekwencje. Ja jeszcze bym chciał nadmienić kilka słów o panach czarnych, którzy po prostu są negatywną cywilizacją, która tutaj przylatuje. Oni mają ubranie w kolorze czarnym, czarne okulary. Ta cywilizacja jest jakby, również posiada takie oczy, które są świecące, dlatego oni noszą okulary wielokrotnie, ponieważ oczy są jakby bardzo wrażliwe na słońce, które pochodzi w naszym systemie słonecznym. To są właśnie takie cywilizacje, które pochodzą z planet, które są daleko poza systemem słonecznym, daleko od Słońca. Dlatego ich oczy są bardzo wrażliwe na światło.
I to jest cywilizacja, która jest dosyć negatywna, również się zajmuje uprowadzaniem ludzi. Wiele osób zostało uprowadzanych przez nich. Jak również chciałbym też przestrzec przed cywilizacją, która jest smoczą cywilizacją. Cywilizacja smoków jest to cywilizacja, która też uprowadza ludzi. Mają takie jakby wyrostki na twarzy, ich twarz nie jest gładka. To właśnie ta cywilizacja uprowadza czy to kobiety, czy to mężczyzn do celów genetycznych. I właśnie teraz ostatnio właśnie studiowałem gdzieś na Bałkanach, prawdopodobnie w Rumunii czy na Węgrzech, właśnie było przyjęcie młodych chłopców właśnie przez taką cywilizację. Także nie miejcie zaufania do osób, których nie znacie, które są nowe, które gdzieś spotykacie w jakichś dziwnych miejscach, czy to w lasach, czy na jakiejś łące, ponieważ te osoby nie zawsze muszą być osobami ludzkimi. Mogą się charakteryzować, mogą mieć ucharakteryzowanie ciała podobne do ciała ludzkiego, lub mogą tworzyć iluzję. Mogą dzięki swojej technologii tworzyć iluzję, że widzicie po prostu niby człowieka albo widzicie jakby kobietę, a tak naprawdę to nie jest żadna kobieta ani żaden mężczyzna, tylko po prostu to jest iluzja optyczna, którą dzięki swojej technologii oni tworzą. To jest jakby takie ostrzeżenie, taka przestroga dla was, żebyście, jeżeli znajdujecie się w jakichś górach, w jakichś miejscach niedostępnych, jeżeli spotykacie z jakimiś ludźmi, którzy w dziwny sposób się zachowują, w dziwny sposób się odzywają do was, no to właśnie może być to stwór, który jest z innej cywilizacji, z innej planety, albo z tej cywilizacji, tutaj z naszej Ziemi, tyle, że po prostu należy do zupełnie innej grupy ludzkiej. Ponieważ są pewne grupy ludzkie, które się przez wiele setek lat odseperowały od grup ludzi i mieszkają niezależnie w górach, czy mieszkają niezależnie na bagnach, czy w lasach, czy gdziekolwiek. To jest właśnie takie jakby przestroga dla was, żebyście dzięki tym symptomom, które opisałem, czyli dzięki konstrukcji cielesnej, czyli jeżeli ta konstrukcja cielesna jest jakaś dziwna, no to możecie po prostu rozpoznać, że ta osoba już należy do innej grupy. Dobrze po prostu wiedzieć te informacje, mieć te informacje. Jeżeli nie ma się tych informacji, jest człowiek w ignorancji, nie wie, co się dzieje wokół niego. Na marginesie już nie chciałem skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje aronity. Możecie je zakupić na linku pod YouTube'em, jeżeli ktoś chce odpromiennik naturalny, nawet zabezpieczenie swojego domu, może czy osobisty, może go zakupić na linku pod YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.